Cześć, witam serdecznie z tej strony. Kam się, mówimy sobie kolejną rzecz. Tym razem jest to Turniej galakcji, Powiem Wam, jak odebrać galaktycznego nowego skina za darmo, jak można go zdobyć, o co chodzi z Turniejem galakcji, o którym było ostatnio głośno. No i generalnie, co wiemy i, i już wszystko wam powiem właśnie o nowym skinie galakcji, Pokażę wam też, jak wygląda. Także teraz przechodzimy sobie właśnie. Do tych spraw także, ten odcinek warto obejrzeć. Bo jest duża szansa na zdobycie właśnie normowego skina. Na wstępie, jednak, pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapersce w górze oraz wróciu kodu SEIKAM. Starczy przy zakupie fortnite. kod oczywiście jest na ekranie i w opisie. A teraz do rzeczy: Jak wiecie, ostatnio mieliśmy dużo informacji na temat galaxii turnieju. Miał to być turniej przeznaczony właśnie być może dla graczy Samsunga, być może dla graczy na plewo być może ogólny turniej. Teraz właśnie dostaliśmy szczegóły, oficjalnie jest już ogłoszony ten turniej i turniej odbędzie się 25-26 lipca i będą właśnie dwa dni i będzie mega, mega duża szansa na tego skina. Tak naprawdę każdy chętny będzie mógł go zdobyć za darmo i teraz powiem Wam, jak to zrobić. Generalnie polega na tym ten turniej. Jest to standardowy turniej Fortnite'a i będzie on polegał na tym, że ileś tam osób z danego regionu właśnie dostanie tego skina. Tutaj Nasz region, czyli Europa, ma właśnie 10 tysięcy osób, które dostaną z tego skina co po prostu czyni ten turniej mega mega łatwym. Dlatego że nie oszukujmy się, ale 10 tysięcy nie jest to jakiś e, wygórowany poziom, i bez problemu, samym kampieniem możecie zrobić sobie tego skinka. Tutaj niestety muszę przyznać, że Fortnite nie popisał się, dlatego że Fortnite niestety idzie w kierunku faworyzowania graczy i tym razem ten turniej będzie tylko dla osób, które grają na telefonach, a konkretnie podobno z tego co wiadomo na Androidzie. Także jest to według mnie bardzo zły kierunek. Dlatego, że jeśli gracie w tym momencie na komputerze, na konsoli, no to możecie zapomnieć o tym skinie i cmknąć się w nos po prostu. Tak to właśnie e, Fortnite powiedział, Pikachu Games tak postanowiło. No to jest bardzo przykre, dlatego, że w innych turniejach nikt nie zakazuje właśnie grać na przykład telefonom czy konsolą. w głównych turniejach właśnie na przykład dla PC i nikt nie robi o to problemu. Tutaj niestety wygląda to inaczej. Także jeśli nie macie na od odpowiedniego telefonu, nie grać na telefonie, no to będzie po prostu musieli się pożegnać z darmowym skinem. Niestety tak. To wygląda, ale wracając do tematu, teraz wam pokażę skinka i powiem wam jeszcze parę szczegółów. Generalnie tutaj takim plusem jest to, że Fortnite zaznaczył w regulaminie tego turnieju, że ten skin, generalnie ten zestaw, może pojawić się w późniejszym czasie w sklepie. Także jeśli nawet nie macie telefonu, to ja na przykład nie będę prawdopodobnie grał tego turnieju, bo nawet nie wiem, czy mój telefon obsługuje Fortnite, a nie mam pojęcia. Eee, także ja raczej nie będę na przykład grał, ale właśnie jeśli też macie taką sytuację jak ja, czyli po prostu grać się głównie na komputerze, Coś, no to możecie po prostu liczyć na to, że ten skin prawdopodobnie na 99% wejdzie do sklepu kiedyś. Nie wiadomo kiedy, może to być długi termin, może to być zaraz po turnieju, nie wiadomo. Z doświadczenia wiem, że przy ostatnim turnieju chyba był miesiąc czy dwa pomiędzy turniejem a skinem w sklepie, także tak to mniej więcej wygląda. Jeśli będziecie chcieli, będzie Wam się podobał ten skin. No po prostu musicie już oszczędzać fabrykę, bądź doładować grę i będziecie mogli go też kupić, jeśli pojawi się w sklepie. Tak to niestety wygląda. Generalnie skin wygląda ładnie, no i jest to po prostu skin Galaxii. Myślę, że każdy kojarzy skina Galaxy tego pierwszego, który był ze współpracy z Samsungiem. Teraz niestety wygląda troszeczkę inaczej. No i powiem szczerze, że według mnie warto tego skina odebrać. Jeśli na przykład macie Fortnite na telefonie czy coś, to możecie bez problemu sobie wziąć tego skina. Dlatego, że top 10 tysięcy osób przy czym grają tylko osoby na telefonach, no to jest, nie jest to żadne wyzwanie, dlatego że generalnie... W Europie mało osób gra na telefonach No i generalnie nie wiem czy w ogóle jest 10 tysięcy osób Które mainują grę na telefonie Więc prawdopodobnie ten turniej będzie wyglądał w ten sposób Że jeśli po prostu poświęcicie tam nie wiem, Te godzinę, dwie I przykampicie w jakichś krzakach No to dostaniecie sobie właśnie tego skina al za darmo Tutaj też jest informacja z regulaminu Bo czytałem cały regulamin Że jeśli wbijecie 5 punktów To dostaniecie galakcji malowanie do broni to jest całkiem spoko Dlatego że nawet jeśli nie będziecie w tym właśnie top 10 tysięcy z jakichś powodów e, na przykład nie mieliśmy czasu zagrać czy coś, to macie właśnie zagrać jeden mecz, wbić 5 punktów i już coś dostajecie i będzie na plus, tak to, tak to wygląda. Generalnie powiem Wam szczerze, że e, wydaje mi się, że warto brać udział w tym turnieju, no bo wiadomo, darmowy skin, żaden to nie będzie e, tryhard czy coś oczywiście do osób, które nie mają telefonu, bo nie będą grać pierwszy raz no to po prostu kampcie w krzakach i tyle. To jest właśnie przepis na turnie jak wygrać ten. Skin, no bo tak naprawdę w większości turniejów główne punkty są za kampienie. Jedni mega skillowi gracze robią dużo punktów za fragi, a reszta po prostu kampi i najczęściej w taki sposób wbija punkty. I teraz będzie to samo: także latajcie jakieś poboczak, nie ogarniacie nic, no i unikajcie walki. To jest taki przepis na wygranie tego skina. Z tego co wiadomo, według regulaminu ma być chyba tam 10 gier do zagrania. Także standardowo powinno być, no i generalnie. Tutaj też wygląda temat w ten sposób, że trzeba mieć weryfikację dwuetapową. Także dlaczego to mówię? Dlatego, że dużo osób na streamach pyta mnie się zawsze, czy w jakimś torze jest potrzebna ta weryfikacja. Tutaj, z tego co widziałem, potrzebna jest, no i warto to sobie zrobić wcześniej. Dlatego, że jeśli będziecie chcieli, to zrobić na ekad chwilę przed turnejem, no to być może Wam tam nie wyjdzie coś, czy się pomylicie, czy nie zdążycie, no i będzie to niepotrzebny stres, także weźcie sobie tam zawsze dzień wcześniej czy coś, sprawdźcie, czy macie tą weryfikację, żebyście mogli wejść do turneju, no bo oczywiście szkoda przegapi darmowy skin i generalnie cały zestaw, także Rekomenduję nawet dzisiaj sobie sprawdzić, czy macie tą weryfikację. Jeśli macie, to po prostu ją włącznie. To jest potwierdzenie, właśnie przy logowaniu z nowego urządzenia mailem, bądź tam SMS-em, co wybierzecie. No i to jest tak naprawdę tyle. Także każdy może to zrobić w 5 minut, tak naprawdę. No i warto wziąć w tym turnieju udział. Generalnie ja tutaj zachęcam, pomimo tego, że sam nie będę raczej brał w nim udział, no ale tak jak mówię. Termowy skin, jeśli ktoś ma możliwość, jeśli ktoś ma tego Fortnite na telefonie, no po prostu korzystajcie z tego No bo to nie zaoszczędzone kilkadziesiąt złotych, jeśli zdobędziecie ten skin Ale jak mówię, możliwości, że go nie zdobędziecie są mega małe No chyba, że będziecie grać totalnie braindead i każdego rasować pomimo tego, że nie będziecie w ogóle umieć grać, także Tak jak mówię, wystarczy trochę IQ, troszeczkę pomyśleć i każdy będzie mógł dostać tego skina na easy Dajcie znać, czy ten filmik wam się przydał, dajcie znać, czy wy będziecie brali udział bo jestem mega ciekaw, z tego co wiem, jest parę osób wśród moich widzów, którzy właśnie gadają na telefonie, więc pewnie się z tej wiadomości ucieszą. Myślę, że przekazałem Wam wszystko, dużo jakoś informacji nie ma. Sam regulamin też nie jest jakiś specjalny, bo nic tam specjalnego tak nie znalazłem, a wszystko tak naprawdę Wam przekazałem. Także dajcie znać, właśnie e, czy Wam pomogłem jak, w jakiś sposób, tutaj jeszcze raz Wam pokażę ten skin, jakby ktoś sobie chciał zobaczyć tą, ale teraz zostawić sobie, zatrzymać ten filmik i po prostu go obejrzeć, to jest oficjalny plakat z tego co wiem i te informacje, które właśnie tutaj nazwę są z oficjalnego regulaminu, a samą informacje o turnieju, bo głównie dlatego jest ten filmik, żeby Wam ją przekazać, że jest taki turniej, bo ja osobiście bym nie wiedział, ale nazywam info u Firemonkiego, u Lakera z Twittera, do którego też zachęcam jeśli ktoś się interesuje lajkami. Także co, ja wam dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, nie przedłużam, do następnego, cześć!